Dzień dobry. Dziękuję za to pytanie, bo jest myślę interesujące, w jaki sposób firma, która jest monopolem naturalnym, która działa według tradycyjnych zasad, może wspierać pewne przeobrażenia, które są na rynku. Ja myślę, że generalnie są takie dwie strategie, które można chyba podążać. Pierwsza strategia to strategia pewnego dostosowywania się do tego, jak zmienia się model rynku, do tego, jakie pojawiają się nowe obszary aktywności rynkowej, na przykład w obszarze odnawialnych źródeł energii, czy też generacji prosumenckiej, która zapewne nas czeka w bliskiej przyszłości. A druga strategia to jest strategia, ja bym powiedział, pewnej symulacji tych zmian. Obecnie firmy sieciowe, które zajmują się dystrybucją energii elektrycznej, działają w tradycyjny sposób. Naszą główną powinnością jest to, aby dostarczać energię elektryczną do odbiorcy końcowego, czy przyłączać do sieci nowe podmioty, również żeby przyłączać odnawialne źródła. I wydaje mi się, że powoli ta rola zaczyna się kończyć. W obliczu tych nowych wyzwań, nowych rozwiązań rynkowych, głównie w obszarze generacji rozproszonej, moim zdaniem istnieje duży potencjał do tego, aby wykorzystać firmy sieciowe do stymulowania tych zmian. Do tego, żeby poprzez wdrażanie nowych technologii ułatwiały one realizowanie celów, które są zapisane w polityce energetycznej, w polityce klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej czy też Polski. I o czym konkretnie myślę? Przede wszystkim myślę o tym, że jest duży niewykorzystany potencjał w tym, aby włączyć przedsiębiorstwa sieciowe do konkretnych działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej. Jest to przecież jedna z trzech kluczowych kwestii polityki energetycznej. Działania, które są realizowane w tym obszarze w Polsce, myślę, że są ograniczone i nie pozwalają na osiągnięcie pełnego potencjału, jaki w tym tkwi. A my jesteśmy przecież firmami, które nie zależy na tym, żeby sprzedawać coraz więcej energii. My tej energii po prostu nie sprzedajemy, tylko utrzymujemy się dystrybucyjną do tego, aby ta energia w sposób niezawodny docierała do klienta. I są pewne rozwiązania światowe, które działają w taki sposób, że zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej na poziomie odbiorcy końcowego są właśnie realizowane przez firmy sieciowe, które myślę mają dosyć dużo do zaoferowania w tym zakresie. Drugi obszar, który też myślę mógłby bardzo wspierać przemiany rynkowe i tutaj znowu odnosi się do kwestii związanych z rozwojem generacji rozsianej, generacji prosumenckiej, to jest to, aby zastanowić się, w jaki sposób zmieniać model zarządzania siecią. W tej chwili ten model jest tradycyjny, mamy elektrownie, mamy wielkoskalowe, mamy operatora przesyłowego, mamy cały system usług systemowych, który pozwala na finansowanie systemu. Natomiast niedługo będziemy mieli zupełnie nowe wyzwania związane z dużą ilością źródeł przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na poziomie niskiego, średniego napięcia i być może warto włączyć przedsiębiorstwa sieciowe do bilansowania systemu energetycznego na poziomie lokalnym i świadczenia pewnych usług na rzecz krajowego systemu, ale poprzez to również podejmowania takich działań, które będą prowadziły do też poprawy efektywności w sposobie wykorzystania energii elektrycznej. W związku z tym generalnie uważam, że należy szukać odpowiednich rozwiązań regulacyjnych, prawne, takich działań, aby operatorzy systemów dystrybucyjnych stali się w pewnym sensie katalizatorem zmian na rynku energii w kierunku tego nowego modelu, który w znacznie większym stopniu niż obecnie będzie oparty na rozproszonej generacji elektrycznej.